Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 czerwca 2023 roku. Pozdrawiam z tych, z Kościoła apostoła Piotra i Pawła. Słowa, jakie na dzisiaj są przeznaczone, to słowa z Księgi Jozuego, 22 rozdziału. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli podnieść bunt przeciwko Panu i odwrócić się dziś od Pana. I z listu do Hebrajczyków, z 10 rozdziału, nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się wzajemnie. I słowa Mikołaja Zinzendorfa, zmarłego w 1760 roku, pójdźcie, dzieci łaski, pójdźcie, którzyście w przybytku tym, wierną miłość mu ślubujcie, wznówcie swe przymierze z nim. Gdy miłości łańcuch słaby, gdy wam brak stałości sił, proście mistrza o to, aby przezeń znów wzmocniony był. Myślę, że wszystkie te słowa, które przed chwilą przeczytałem, ale przede wszystkim słowa z listu do Hebrajczyków, nawiązują do tego, aby nie rezygnować z uczestniczenia w nabożeństwach, rezygnować z możliwości słuchania Bożego Słowa, rezygnować z modlitwy, jaką możemy wspólnie przeżywać, no chociażby we wszystkie niedziele roku. Mamy taką świadomość, że jesteśmy w czasach, które no trochę są pokiereszowane tym, co się wydarzyło ostatnio. Mam tutaj na myśli oczywiście pandemię, która no mocno przetrzebiła nam ilość osób uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach. Nawet na ostatniej konferencji księży, którą mieliśmy 2 dni temu, biskup wspominał o tym, że no są takie próby, są, żeby wrócić do takiego momentu, w którym jednak tych ludzi będzie troszkę więcej w kościele. I przyznam szczerze, że chyba, jeżeli mówię tutaj za siebie, no też mam, chciałbym, żeby na nabożeństwo przychodziło tyle ludzi, ile przychodziło przed pandemią. No z różnych powodów jest inaczej. No tych kilkadziesiąt osób jednak na nabożeństwa ze średniej nabożeństw ubyło. Jaki jest powód? No pewnie jednym z powodów jest to, co na przykład teraz robimy, czyli Boże Słowo można zwiastować i można go słuchać przez internet w dowolnym miejscu, w którym akurat się znajdujemy. Natomiast faktem jest to, i tutaj chciałbym się właśnie odnieść do słów listu do Hebrajczyków, żebyśmy nie zaniedbywali wspólnych zgromadzeń. Oczywiście można nabożeństwa słuchać w domu, można słuchać różnego rodzaju wykładów, które oczywiście poprawiają nam samopoczucie, budują nas samych, ale fakt jest taki, że żeby budować społeczność, to społeczność musi spotykać się osobiście. Ludzie muszą mieć ze sobą kontakt, muszą z siebie nawzajem widzieć, muszą widzieć swoje reakcje, muszą czuć swoją obecność, a ta jest niebywale potrzebna nie tylko dla zboru jako dla takiego, ale dla każdego pojedynczego człowieka, który ma świadomość tego, że ma takie miejsce jak Kościół, jak swoja parafia, w którym może spotkać się z ludźmi, którzy modlą się o to samo, którzy myślą w podobnym momencie, w podobnym miejscu, tak samo jak my. I także są ludzie, którzy są w stanie wesprzeć, tak naprawdę siłowo wesprzeć każdego z nas w danym momencie, w jakim się znajdujemy. Tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, że u niektórych zdarzało się, że jednak te nabożeństwa odpuszczali. I w zasadzie zwraca się z taką prośbą, zwraca się z, nawet nie z napomnieniem, ale raczej z prośbą, żeby nie zaniedbywać wspólnych zgromadzeń, bo one naprawdę potrafią wiele w życiu człowieka wnieść dobrego. Tak więc myślę, żeby jakby całościowo potraktować dzisiejszy tekst, no to jeżeli mamy taką możliwość, pójdźmy w niedzielę do swojego kościoła, pójdźmy w niedzielę do swojej parafii, być może już tam od jakiegoś czasu nie byliśmy, zobaczmy tę przestrzeń, poczujmy ten zapach kościoła, zobaczmy się z ludźmi, których być może od jakiegoś czasu nie widzieliśmy, no i próbujmy budować zgromadzenia, budować parafię swoją obecnością, swoją modlitwą, swoimi umiejętnościami. Dlatego, żeby Chrystus mógł być głoszony nie tylko dla nas, ale dla większej ilości ludzi. Tak więc życząc wszystkiego najlepszego na ten dzień czy na ten wieczór, życzę sobie i wam obecności jak najczęściej, jak najczęstszej na nabożeństwach niedzielnych. Zostańcie z Bogiem. Amen.